Czy ktoś powiedział kradnę streamy? Tego by nigdy wcześniej nie było. Right. Right. Dobra, zasadnicze pytanie brzmi, jak się grało w te etapy, w których ostatnio byłem. Ah, shit. Niby to nie było tak dawno temu, jak jestem, że na to pamięć. Najgorzej. Dobra, przypomnijmy sobie na szybko. Ejt. To było najszybsze przypomnienie sobie, jak się gra w Super Mario. Proste Lost Levels, holy shit. Dobra, to już trochę pamiętam. Ale tylko trochę, więc jeszcze będę potrzebował. Jeszcze raz, czemu ja tego nie robię? Bo uznałem, że chodzenie góry jest jakiegoś przeklętego podła. Pierwsze. I chyba miałem rację. Spokojnie, pierwsze parę śmierci będzie rozgrzewkowe. Nic nie szkodzi. Raz inne kłamstwa, które będę w Mario serii, żeby poczuć się ze sobą lepiej. Cześć, Date. Jak zdrowie? Bywało lepiej, bywało gorzej. Jak to zwykle ze mną bywa? Ewidentnie z moim zdrowiem psychicznym zaraz będzie źle, bo zostawiłem Facebooka włączonego na kompie. I bardzo mnie denerwuje dźwięk tego podczas streama. Zaraz naprawię, ale to przy pierwszej, lepszej okazji. Cześć, Erik! Widzisz? Widzisz dźwięki? Ha, ha, ha! Idę to naprawić. Już. O. Dobra, co tu było? To było, już pamiętam co to było. Tu jest grzyb, dajcie grzyba. Niektórzy słyszą, widzę, nie wiem, ale nie zakładam, że mowa tu o tobie. Żeby nie było, to nie jest żadna urada, po prostu nie kojarzę cię z tym o w ten sposób. Beautiful. I think of beauty, chciałoby się rzec. Byłem bardzo blisko, żeby wykonać tej esko, który by mnie zabił. Na szczęście się powstrzymałem. Dobra, jak to szło? To szło tak. Tu trzeba na to wskoczyć. Bong. Nice! Nie jest moją pamięcią aż tak źle. Albo raczej robię to na tyle spokojnie, że widziałem, co mam zrobić. Dobra, 7-3. 7-3 to był speedrun, to o Boże, to jest ten chujowy etap. Nie chciałem sobie przypominać, czym jest 7-3-3. Jesus. A, to jest krótki, czyli to będzie za daleko raczej. Yep. Tak myślałem. Wydaje mi się, że jeżeli idealnie bym to wymierzył, to mogłoby się dać tym krótkim skokiem, ale chyba lepiej nie ryzykować. Po prostu. Ale nie wychodzą mi te skoki do końca, tak jak bym chciał. O, od razu lepiej. Tutaj gwiazdkę dajcie. Już sobie miałem przypomniałem, jak wygląda świat siódmy poza zamkiem, oczywiście z niewyjaśnionych powodów, więc powinno być całkiem ok. Wow, to było niebezpieczne. Ale dobra, dobra. Żeby nie było fake, jeżeli chcesz, żebym wszedł na ten, na konfę, chcesz się dołączyć, to dawaj znać.
Bo zakładałem, że jeżeli nie streamujesz dzisiaj, to na tyle, że ten, że po prostu też w tą stronę nie będziesz chciał i ten. I dlatego nie odpalałem się. Raczej będę na jedno. Spoko, spoko. Wolałem się upewnić, żeby nie było. Dobra, tym razem może nie stracę grzyba w najgłupszy możliwy sposób. A, udało mi się. Jestem z siebie dumny. Jak nigdy. Weź się, bo jeszcze te grzyby dojdę do następnego tego. Do następnego poziomu. To było nietypowe jak dla mnie. A i nie, żeby grzyb w 7-3 cokolwiek zmienił, biorąc pod uwagę, od czegoś tam umiera. Ale uznaję to za jakiś tam progres, że nie popełniam głupich błędów, które zawsze popełniam. To możemy przecieć i tu się zatrzymać. Ja? Nie jestem pewien, jak dokładnie to zrobić, żeby tutaj wyskoczyć z pełną prędkością przez ten wiatr. O tak. I teraz mogę przelecieć. Tylko chcę tu wylądować. O. Nice. Bardzo nice. To mi akurat wyszło. Tutaj będę chciał. To jest na pełnej, więc mogę polecieć. Ale chyba tu się zatrzymam mimo wszystko. Nie chcę ryzykować. Co się tu robi? Tu jest rura. Tutaj lecimy na pełnej. I to na pełnej chyba się dało tak na chama. Jop. Dobrze pamiętałem. To za to było absolutnie beznadziejne. O, liczy. Ale miałem dobrą pamięć do rzeczy, więc nieźle. Nie, to nie jest kwestia zawahania tutaj akurat. O mój Boże. Tam nawet bym się nie zawahał, to nie doleciał chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, tak samo tutaj. Doleciałbym, gdybym spadł na prawą stronę trampolina, a nie na lewą. I muszę o tym pamiętać na przyszłość. Że jeżeli spadnę na lewą, to muszę szybciej wylądować po prostu. Nie. Ach. Dobra, nieźle, a nawet i nieźle. Nie no, jak na to, że miałem jakieś tam w miarę dłuższą przerwę, nie ćwiczyłem i w ogóle, to moim zdaniem te próby nie wyglądały aż tak źle. Wiadomo, nie doszedłem jeszcze do 7-4 nawet, więc nie powinienem tak mówić pewnie, o mój Boże. Ale będzie teraz piękny replay. Ale to zniknie, tyle pamiętam. Tego nie będę próbował raczej. Mogę się je posłuchać kiedyś? Spinki, kiedy spinki? Na, cześć samuraju. Czasami mam wrażenie, że ludzie nieironicznie by chcieli, żebym zrobił jakieś Pokémony. Ja czasem też sobie myślę, żebym zrobił nieironicznie któreś Pokémony. Mała Gnido. Rando, panie Rando. Znaczy, opcje byłyby zazwyczaj dwie. Albo jakiś randomizer, albo któraś generacja, której jeszcze nie przeszedłem. Co w moim przypadku oznacza szóstą, siódmą albo dziewiątą. Ja też nie mam swoich wspomnień z randomizerem z HSGO. Kurwa. Z randomizerem z HGSS. Ja to gra jest całkiem spoko, tylko trzeba się liczyć z tym, że jest to jedna z tych
gen, które robią wszystko od nowa. W sensie, jeżeli dobrze pamiętam, to w piątej genie domyślnie nie ma żadnych Pokémonów ze starej geny, albo jest ich bardzo mało. Dziewiątą. No dziewiąta to jest ta najwspanialsza, która teraz wyszła, która jest szkalowana przez wszystkich. Więc to nie jest tak, że wiele tracisz, bym powiedział, o Boże, o Boże. Dobra, dałem radę. Chcę, o Boże, błagam, powiedz, że ja nie polecę, tylko po prostu stoję u góry. Dobra, jest okej. O Boże, to jest okropne. Muszę tu wylądować. Ląduj, ląduj, ląduj. Dobra, daliśmy radę. Przysięgam, jeżeli to będzie umierający grzyb. O Boże, nie! Ha! 10 godzin na uczelni dzisiaj. Planowo 10 godzin, czy 10 godzin, bo coś przy okazji wypadło? Chyba właśnie popełniłem błąd. Można być optymistą, ale nie aż takim. Nie powiem, że nie zdarzało mi się siedzieć po 10 godzin na uczelni, ale zazwyczaj wynikało to bardziej z tego, że nie wiem, mieliśmy, dajmy na to, 8 godzin zajęć, plus ktoś sobie wymyślił koło nie w godzinach zajęć. What the fuck, ja? Bo to będzie jednych zajęć 16, ja jestem, jest 8-18 na wydziale. To brzmi trochę jak dzień straty nad godzinami. Na szczęście jestem w firmie, w której nadgodziny nie obowiązują absolutnie. Wynika trochę z organizacji pracy, bo nie dałoby rady nas... O Boże, prawie powinien znał ten samobąd. Cześć, Latynie. Nie dałoby rady nas po prostu wcisnąć w biurze. O Boże, to się źle skończy. Mogę się nie wyrobić na kraju przecznika, którego normalnie przebiegam. Tutaj. Dobra, dało radę. Powiem pewnie, że Bullet Bill mi wyskoczy po samej presji, jak to spróbuję. Także u nas jest problem z drugą stronę, że jeżeli ktoś ma godziny do odrobienia, no bo na przykład nie wiem, wcześniej wychodzi już coś, to nie ma kiedy go wcisnąć, bo nie ma takiej możliwości zazwyczaj, to najwyżej jakieś weekendowe zmiany. W końcu też bardzo różnie bywa, czego jestem żywym dowodem. Jestem ekspertem od unikania weekendowych zmian. Znaczy ja się śmieję, że unikania, ale zazwyczaj się sprawdza do tego, że szef twoi mówi, ej Jacku, masz 3 godziny do zrobienia. No spoko, to przyjdę na najbliższą weekendową zmianę. Najbliższej weekendowej zmianie oni są jak, a nie, to nie dla twojego biura nie możesz. Okej. Okay. A nie, dzisiaj bierzemy kogoś innego, nie możesz. Okej. Okay. Ja chciałem. To powinno mnie trafić, a nie jego, ale nie będę narzekał. O Boże, a propos narzekania? To było niebezpieczne. A. To było ok. Nie wiem, czy z bólu ranny hydraulik Marian z tyłu przebiega. Marian to ciągle leczy z bólu, biorąc pod uwagę. Aż nie, w sumie Marian nawet nie może aż tak bardzo leczyć z bólu, bo większość czasu jest po prostu w przepaściach. Tutaj mogę dotąd i tu się zatrzymujemy, dobra. To jest ok. Tutaj mam krótki skok, więc na pierwszym się zatrzymam. Tu jest znowu krótki skok, więc zatrzymamy się tu. To jest krótki skok, więc zatrzymujemy się tu. I nie próbuję tym razem iść po tego kwiatka. Nie tym razem. Dobra, tu jest rura, skaczemy. Tu jest długi skok. On był bez zawahania. On był z zawahaniem się. Abort. On był zdecydowanie z zawahaniem się. Tak samo jak ja tutaj ląduję. O, wzwiewa mnie odrobinę, ale to jakoś przeboleje. Kurwa! Przeboleje. Przeboleje. Dosłownie. Okej, teraz jestem rozpędzony i mogę to zrobić. Clueless. Okej, nieważne, to nie było clueless.
Dobra, to było bardzo królewskie. Ten wiatr tak przeszkadza mi z wyczuciem tego jezu. To nie są trudne skoki. To jest najgorsze. To jest jedno z najgorszych uczuć, kiedy człowiek wie, że to co robi nie jest trudne, a i tak mu nie wychodzi. Wolę chyba, jeżeli widzę, że coś jest trudne i dlatego mi nie wychodzi, bo wtedy mam takie, no dobra, to jest trudne, więc mam prawo coś tam skopać. A to są rzeczy, które są w miarę proste. I mi nie wychodzą. Najgorzej. O Boże. Teraz to się mogę na tego, na Hammer do nie załapać nawet. Nie podoba mi się to. Okej, to rozwiązuje wszystkie moje problemy z Hammerdo. Mogę się nie załapać na Hammerdo, jeżeli nawet... O Boże, ja jestem tutaj bez... Welden? To ten etap da się przejść bez gwiazdki? Najwyraźniej nie. To nie było zamierzone, to jest najgorsze. Mentalny reset. Pa, 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 pa. O, za blisko, za blisko. Proszę, nie robić mnie takich jumpscare'ów. Zastanawiam się, na czym dokładnie polega ten input, który ja robię tak intuicyjnie, a który nie... Wow, a który nie zawsze mi chodzi. Czy ja muszę zacząć hamować jeszcze zanim skok wykonam, czy... To jeszcze jakoś inaczej działa? Trochę tak to wygląda. W sumie ma to sens teraz, jak o tym myślę. Czy mogę przestać robić rzeczy, których nie chcę robić, takie jak nie wskakiwanie po tą gwiazdkę? Up. Pop. Jest ze mną źle, za dwójki tych jakiegoś powodu widziałem Solfejta. Czemu? Czy to dlatego, że taka mnie celuje? Naaa. To nie może być to. Wiem, że to nie jest pitanerskie, ale robię to bezpiecznie. I fucking hate myself. Momentalnie się czuję, jakbym po prostu powinien nic nie mówić na temat stanu mojego gameplayu, żeby cokolwiek mi wychodziło. A co jeżeli tak naprawdę na mnie działa tylko absolutne skupienie, czy coś ten esej? Miałoby to całkiem sporo sensu, nie powiem. A nie czułbym się z tym komfortowo. Jak już streamuję, to jednak wolałbym mówić w trakcie gen. 7 czy... Let's go! Krótki skok. A, to było trochę bliski. Bliższe niż bym chciał, to na pewno. To jest tak, to jest tak, to jest tak. Mogę tu. To jest znowu krótki skok. Na szczęście możemy tu wylądować. Nie idę po tego grzyba. Nie, nie idę. Ulala. To był moment zawahania. Takie zawahanie, że nie byłem pewien, czy próbować wykonać ten skok na trampolinę ponownie, czy się od niej odbić i wyszło z tego absolutnie nic. To był na pewniaka. Tak, to był pewniaczek. I co, czy to jest takie trudne niby Shinji? Że wcześniej byłeś w stanie tego zrobić jak kompletny imbecyl? Czy to właśnie chcesz mi powiedzieć, Shinji? Jezus. Te skoki na pewno nie były trudne.
Ten zamek też nie jest jakiś specjalnie trudny, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj trzeba jakoś się wyrabiać ze skokami. Nice. Tutaj mogę stanąć w miarę bezpiecznie, z tego co pamiętam. Yep. Dobra, teraz na nie muszę uważać. Bup. Bup, bup. Czy jak pójdę górą? Zgaduję, że jakbym poszedł dołem, to mógłbym mieć szansę na zdobycie życia za te wszystkie bitle. Tutaj mogę stanąć w rogu. Tu jest bezpiecznie. Jakkolwiek by to nie wyglądało. Chyba? Tu też mogę stanąć w rogu. I tu też mogę stanąć w... O, Monka jest. O, błaga mnie. Piksele. To były piksele. To były dosłownie piksele. God. Flippin' dammit. Ale dobra, jak już mówiłem, 7-4 nie jest cudnym zamkiem. To oznacza, że zaraz to robimy. Clueless. Wee. Nie, serio, gdybym patrzył na to tak z perspektywy zewnętrznej, w sensie nie grającego, który wklepuje inputy i tak dalej, to miałbym takie, że to w sumie nie wygląda aż tak źle, szczerze mówiąc. Takich zawsze się mówi, że o, lost levels, o. I tak wiem, że pokazuje idealnie, jak dobrze mi idzie. Kurwa mać. Ale to generalnie nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Nie odbije się? Nope. Dobra, jeszcze raz. Teraz na spokojnie. Nie. Kwiatku, nie zbejcisz mnie. Mam wrażenie, że za pierwszym razem one nieco inaczej latają, przez co jest łatwiej to wymierzyć. A przy kolejnych próbach trzeba już to się napracować, żeby się udało. O, nice. Błaga mnie. A? Oberwę. Byle się nie wyjebać. Dużo bardziej mi zależało tutaj na tym, żeby po prostu nie spaść w przepaść po tym, jak oberwałem. To był jeden z najczęstszych skoków na platformę, jakie widziałem, biorąc pod uwagę, że praktycznie w ogóle... błąd! O Boże, zmieściłem się. Bałem się skakać na dole, bo pirania się schowa szybciej niż myślałem i myślałem, że jeżeli na nią skoczę, to umrę po prostu. Ale się udało w ten sposób, więc nie będę narzekał. To było za bliskie. A, to jest krótki skok, więc zatrzymujemy się tu. To jest krótki skok, więc zatrzymujemy się tu. To jest długi skok, więc możemy sobie polecieć tutaj. Nie polecę dalej, nie odważę się. Tu jest rura. To jest długi skok. Długi skok był na pewniaka. I wylądowałem chyba na siatku. Albo to, albo nie zrobiłem go aż tak na pewniaka, jak myślałem, że go zrobiłem. O, voilà, jeszcze raz. What the fuck, ja? Yeah? Czym był ten skok? Poza tym, że nieudaną próbą wall jumpa. O, i zaraz persona będzie odpalana. Mam na myśli to w prawdziwym życiu. Dwa metry.
To bardziej były 2 metry. A i to nie jestem pewien, czy... o Boże. Jestem pewien, że speedrunnerzy idą po prostu dołem, bo jest szybciej, bajda. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, o chuj mi chodzi? Nagle? Straciłem umiejętność wykonywania prostych skoków. Czas ją odzyskać. Jesus. Ha! Nie mogę. Guys, ja nie mogę. To był taktyczny reset. Gaming. Tu był to czysty okaz prawdziwego gamingu. Niczym nie skrępowanego, a na pewno nie moimi umiejętnościami, bo ich nie ma, haha. Wow. Nawet nie blisko. Dobra. Ui. A? 7-2. 7-2 taki najbardziej czyjowy etap chyba ze wszystkich, teraz jak o tym myślę. W sensie z tych z siódmego świata. Bo jasne, można się wejść na lekki tusz i w ogóle, ale tak to nie jest aż tak źle. A propos lakitu. Oho. To był bardzo interesujący bait. Chodź tu proszę, bo chcę ci skoczyć na web, dziękuję. Bąk, bąk, bąk. Aki to chodź tu. Bąk. Hop, hop, hop. O Boże! To było zabięte za wolno. Wniosek? Muszę zacząć speedrunować SMB2 Lost Levels. Nie. Czemu ja w ogóle mam takie absolutnie durne pomysły? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Tak z ciekawości. Yep. Zastanawiam się, czy da się to zrobić i ewidentnie się da. Nice. Gdzie jest lakitu? Jest. I tym razem zostawię kurwę synów, niestety. A? Czemu ja to znowu zrobiłem? Cine? A, wiem czemu to zrobiłem. Powiedziałem, że 7-2 taki w miarę czyjowy etap. To wszystko dlatego. Ja nie mogę mówić, że idzie mi dobrze, że coś jest... Nie wytrzymam dzisiaj z tobą. Bop. Bang, bang, bang. Boing. A i tu zapraszam ponownie. Oh. Is it me you're looking for? No i tak to powinno być za pierwszym razem zrobione. Jezu, na pełnym speedzie, a nie się bawić w jakieś... O, czekanie, o, może się uda, o, może się nie uda, o. Ech. Ech.
Dobra, full speed na 7-3. No stop, just go. Cześć, Packu. No to rzeczywiście non stop. Za bardzo wziąłem sobie do serca non stop. Z non stop just go zabije się non stop just fall. What? What? Ten skok zawsze robiłem. Właśnie w ten sam sposób. F me, I guess. Obstawiamy, czy dojdę dzisiaj do świata ósmego? Nie no, do ósmego chciałbym wiedzieć, że dojdę, biorąc pod uwagę, że byłem już nawet w cholernym 7-4 na tym, na Bowserze i byłem dosłownie jakieś parę pikseli od tego, żeby przejść 7-4. Jedyne co mnie może podtrzymać to przejście 7-4 w tej chwili, to jakaś kompletna mentalna blokada na 7-3. Albo absolutnie chujowe RNG na Bowserze, bo też jest opcja, I guess. To nie powinno zadziałać, ale zadziałało, nie będę rzekał. Lucky to kolego. Bąk. Nie jestem pewien, czy jeszcze jeden lucky to mi się zaraz przez co nie pojawi. Yep. To gorsze. Zabiję to na spokojnie. Tylko teraz nie pamiętam, czy... O Boże. Dobra, przynajmniej ten lucky to nie chce mojej dupy. Bąk, bąk, bąk. Dobra, no stop, just go. No stop, just go. Okej, tutaj niestety będę musiał dość wyhamować, ale w sumie... To jest miejsce, w którym i tak się generalnie chce raczej hamować, bo dalej daleko byśmy nie polecieli. O Boże. A, mam długi skok. Powinienem się zmieścić. Powinienem się zmieścić. Jep. A, tutaj zaczekamy na kupę. Bong, 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 bong. Łatwo. To tutaj się trochę boję, bo mam wrażenie, że niektóre skoki mogą być skopane przez to, że mam grzybka. Mam nadzieję, że się mylę. Nie wiem, czy to jest stan faktyczny, powiedzmy, czy to tylko moje wrażliwienie. Ale mam czasem wrażenie, że niektóre skoki się dużo łatwiej robi małym Mariem, aniżeli dużym. I nawet nie chodzi mi o to takie, wiecie, typowo skoki, w których wymagane jest, powiedzmy, że jest się małym Mariem dla zmieszczenia się w jakieś wąskie... Znaczy wąskie, niskie sufity, czy coś. Pa? A, chodź mnie coś sprawdzić. Nie zdążę! Aaaa! O Boże. Chciałem życie spróbować zgarnąć, a je straciłem. Chciwość nie popłaca. Lekcja wyniesiona. Super Mario Bros. 2. The Lost Levels.
Ej, to było niefortunne. Nazwajmy rzecz po imieniu. Było to po prostu niefortunne. Czasami sobie patrzę na to, jak wyglądają mapki danych poziomów gdzieś tam na jakiejś wiki, nie wiki czy coś. I zawsze jak tak patrzę, to mam wrażenie, że nie, to przecież to nie jest takie trudne. W grze te poziomy często okazują się trudniejsze niż na tych mapkach. Ale same te mapki wyglądają tak, nie powiem, że banalnie, ale łatwo. Wykalkulatorowane. To nie było za to wykalkulatorowane. Muszę pamiętać, żeby tutaj po prostu zaczekać. Nie mniej, nie więcej, jak tylko zaczekać. I wszystko będzie git. Mentalny reset. Mentalny reset. Wszystko będzie. Daj. What? Wszystko będzie co? Co do chuja? Coś tam właśnie wydarzyło? Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło. Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co tu się wydarzyło. Zaczekam. Pewnie na pełnej szybkości też się da, ale tutaj stwierdziłem, że to czekam. Dobra. Nie chciałem szybko tracić. Full speed or nothing. Było bardzo blisko, żeby zacząć znowu. Ping weszła. Sam się zastanawiam, czy zanucenie jakichś utworów można dostać się z DMCA-ki. Znaczy domyślam się, że raczej by się nie przypierdalali do... O Boże. Do kogoś o relatywnie małym rozgłosie, że się tak wyrażę. O baby. Ale i tak jest taka myśl, która czasem przychodzi przez głowę. A bo ja się może faktycznie wyjebię po prostu. Będzie szybciej. Albo nie, zrobię full speedrun. Jeżeli by wyszło, to bym nie narzekał, ale jako, że nie wyszło, to... Tylko lepiej, bo mam pełne życie i będę miał dostęp do gwiazdki. Wszystko wykalkulatorowane. Za szybko, za szybko, za późno. Próbuję wyczaić dokładnie timing na to. I nie jestem jeszcze w stanie do końca tego zrobić, bo widzę już mniej więcej o co chodzi z tamtym skokiem, ale jednocześnie go nie do końca czuję jeszcze. I zastanawiam się po prostu w tej chwili, jak to dokładnie wyczuć.
To było złe. To było złe. To jest ok. Dajcie mi tu skoczyć. To może najgorsze rzeczy, czyli tej chamy był. Pojedzę, ale slowdown. Paskudny. Powiedziałem, że dążę. A to było bardzo bliskie zabicia mnie. no to dobra. 7-2. Nieważne, co będę na tego Sony po chwili znowu mi się udziela. Moja standardowa odpowiedź w takiej sytuacji byłoby, co na to lekarz? A lekarz na to, dobrze, niech pan weźmie ten syropik za 120 zł i tego tabletki za drugie tyle. Miałem tak przez jakiś czas z jedną lekarką, do której chodziłem. Domyślam się, że leki, które mi wypisywała, nie były złe, ale jednocześnie nie było mnie stać, żeby płacić aż tyle. A to jest na spokojnie. To też jest na spokojnie. To jest na full pizderce. A to nie jest na full pizderce, bo tutaj tak trzeba wylądować przed durą. To właśnie pokażcie mi ją. Tu jest full speed. I tutaj na full speedzie mogę. Nie denerwujcie mnie nawet, jeżeli nie wyląduję, to koluję bullshit. Ach. Hops, 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 hops. Dobra. Teraz koniec kopać najgłupsze możliwe sposoby 7-4 i będzie ok. To jest urna, a w niej moje prochy? Rozumiem, rozumiem. Oho, na pewno i tak. Zdążę. Tu zdążyłem. Koda. Nie wiem, czemu to się dzieje. Nie rozumiem, czemu to się dzieje. Bardzo często tak mam, jak gram dużym Mariem. Jak gram małym Mariem, to mi się to praktycznie nie zdarza. A dużym już jak najbardziej. I nie rozumiem tego. To jest to, co wcześniej mówiłem, że część skoków mi dużo lepiej wychodzi małym Mariem, niezależnie od tego, czy są to rzeczy, które wymagają, powiedzmy, żeby Mario był duży lub nie. To co? Nie. No. Dobra. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to teraz tylko nie wyjebać się na Bowserze. I w sumie tutaj jeszcze się da. Chyba, że się zrobi to tak. To jest w miarę bezpieczna metoda. Bo bardzo łatwo jest tak wylądować, że one zaczną się tam taczać. Taczać? Taczać? What the fuck? Opsa. Opsa. Nope. O Boże. Jestem w dupie. Jestem w ciemnej dupie. Żartowałem! Let fucking go. Przepraszam za głośność. Ale fucking go. Aba, teraz na czym polegały światy 8 ileś? Czas zobaczyć, jak bardzo jestem w dupie.
Ten sound, ale za każdym razem mnie starszy. Jesus. Oho. Ja już widzę, że to będzie czysta, niczym nieskrępowana zabawa. Chuju. Chuju. Chuje. O Boże. What the f... To nie powinno zadziałać. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo nie powinno zadziałać. O Boże. Znaczy ja kojarzę to z zabijaniem, że on ten, że jak spada to zabija, ale i tak to było strasznie dziwne. Dobra. Zmieściłem się. Zmieściłem się. O Boże. Tutaj mogę się rozpędzić i muszę. Bo to jest kurwa zjebany skok. Jezu Chryste. Ja jako gracz nie widzę, czy ten kupa jest wyżej czy niżej. To jest najgorsze. Znaczy zdaję sobie sprawę, że tak, tak, mogę przeskrolować ekran, żeby widzieć i w ogóle jada, jada. Jackson? Nie, widzę tego, by the way. To jest jeden z tych skoków, których absolutnie nie toleruję. W Lost Versa. I do tej pory nie wiem, czemu za pierwszym razem mi wyszedł. Bo teraz nie wygląda, żebym był jakkolwiek blisko, żeby go zrobić. Ale tutaj to nawet nie byłem blisko, żeby w ogóle oddać skok. Nie mówiąc cokolwiek o robieniu go. Shit. Znaczy, ja generalnie kojarzyłem, że świat ósmy jest trochę... Trochę nieprzyjemny. A to, co robi 8-3, to już w ogóle nieporozumienie. 8-3 absolutnie pamiętam, że jest chujowe. Takie chujowe, chujowe. Dużo bardziej niż normalny poziom 8 świata. Au. Skok mi nie wszedł. Ej. Grzybinio. Mój ulubiony portugalski piłkarz. Hop, hop, hop. A, kurde. Myślałem, że się zmieszczę. Oho. Myślę sobie może. O, właśnie. O, jest ten mały problem. Przestawałem, nara. Mały problem. To mnie wrzucałem wczoraj. Ale dobra, jest jakiś plan przynajmniej na tego cholernego kupę. Sprawda, nie lubię tego, bo nie pozwala mi speedrunować, ale... Czegoś nie robi, żeby przejść grę, I guess. God damn it. Dajcie mi go zobaczyć. Okej, okay, widzę go. Hop. O Boże, on jest na górze. O, był na... Ale chujowe.
Nie wiem, co było bardziej chujowe, ten grzyb czy mój play chwilę po nim. Wiem, że odpowiedzią pewnie jest oba, ale... To mnie bardzo mocno wyrzuciło do góry, jedu. Ja czy mógłbym tam na górę skoczyć? Hop, hop. A, tak myślałem. Przestroił mnie go, dobra. Śmiałbym się, gdyby to było tak, że jego widać... On zawsze był na górze! Gdyby go było widać u mnie na streamie, nie? Bo że jakoś źle przyjąłem okienko albo ramka zasłania czy coś. Chciałem powiedzieć. Okej, okay, to obstawiamy, czy dzisiaj dojdę chociaż do 8-4. Bo póki co się nie zanosi, that's for sure. Na pewno jest takimi twokami. Wspominałem coś może o tym, że nie potrafię robić takich kroków tuż po wylądowaniu? To był jeden z klasycznych przykładów na to. Przegram, zaraz się okaże, że istnieje jakiś absolutnie banalny sposób na robienie tego typu skoków. A ja po prostu się go nigdy nie nauczyłem i będzie mi przykro, jak się dowiem, że taki istnieje. Absolutnie bym się nie dziwił, gdyby tak było. Ten młotek mnie nie trafił. Nie dam sobie mówić, że ten młotek mnie trafił. Co tu jest? Tak myślałem. Is this what I think this is? Chyba tak. Żeby nie było to... Tym razem wyjątkowo pamiętałem o tej dużej mechanice z one-upem i było to wymierzone, żeby go dostać. Bo chcę zobaczyć coś w dalszych światach. czym jest 8-2? O Boże. Menogusta. Aż to chyba było w miarę... Znośne znaki zapytania? W czym się jadło 8-2? O Boże, chyba wiem. Nie z tym na pewno. Bo to była kompletna porażka i nieporozumienie. A z porażką i nieporozumieniem na pewno się tego nie jadło. Przynajmniej dają darmowe grzyby, więc to tyle dobrze. Ale dobra, już pamiętam, co się robi. Tu się robi tak, tu się robi tak. I tutaj trzeba od tego skurwysyna się odbyć. Odbyć, what the fuck, ja? Jeszcze czarne grzyby mi dają? Pomyślałem, że odpalę z tej streama podczas uczenia się z kolokwium, na kolokwium z algebry. Kolokwium z algebry. Ew. Ogólnie kolokwium. Ew. Hop. To już jest. Nie, to jeszcze na pewno. To jest. God damn it. Chciałem znowu one-upa dostać. A nie, tym razem. 8-3 jest skurwiały, by the way. Tak tylko lojalnie uprzedzam. Pamiętam, że 8-3 jest absolutnie skurwiały. To jest coś, czego nie trzeba mi nawet przypominać. To jest jedna z tych rzeczy, do których mam złe wspomnienia. Bardzo złe wspomnienia. Dokładnie dlatego, by the way. Jest tu pełno hammerbrosów.
Jest tu pełno niewidzialnych bloczków, które istnieją tylko po to, żeby gracze się na nie wypierdają. O, dawaj mojego grzyba. Dziękuję. Przedostatni etap. Nie, przypominam, że robimy World, to jest nie taki przedostatni. O, nie podałem jeszcze to widać. Chociaż. God damn it! Plan był dobry. Miałem plan. Jak? Kurwa spryt. A pan został na górze i nie spadnie? Nice. Zrobiłem najcudniejsze. A, nie zrobiłem najłatwiejszego. Myślałem przez to, że kiknąłeś... Na. Prawdziwi mężczyźni nie kichają. Na szczęście nie jestem prawdziwym mężczyzną. Czemu nie umiem robić prostego skoku? U nas jedna team liderka w robocie ma tak głośne kichnięcie, że słychać ją na całe biuro jak kichnie. Niezależnie od tego, czy jest się jakieś 5 labów dalej. Na początku myślałem, że ona to robi tak specjalnie, a ona po prostu tak ma. O, chciałem powiedzieć, że wiedziałem, że się nie zmieszczę. Czy mogę? Jest. Aż taka... Kurde, sinka czasem? Himbifol... czasem? Kurde! Moje one-upy. Moje misternie zaplanowane one-upy, których nie umiem wykonać. Dobra, tu jest kwiatek. Kwiatka nie da rady tutaj zgarnąć. W żaden sensowny sposób, z tego co nie wiadomo. Ach. To się da tak. Dobra, zaraz 8-3 z grzybkiem, więc nie będzie źle. Chyba, że się wyjebie tutaj w najgłupszy możliwy sposób. 8-3 z grzybkiem to jest duża zaleta, not gonna lie. I chyba będę musiał sobie zaraz jakąś mapkę na 8-4 przygotować. Znaczy to odważnie zakłada, że przejdę do 8-4, co w sumie jest błędnym założeniem. Dobra, laki to z głowy, to najważniejsze. PIS! Kurwy synu. Czy widzicie, ile to jest ukrytych bloków? Czy wy to kurwa widzicie? Hop, hop. O, no, 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 no. I chuju. Okej. Okay. Zmieściłem się. O Boże. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu. Dobra. To jest tu. Teraz muszę tu skoczyć. Muszę tu jakoś skoczyć. Chyba jestem... Nie, dadzę skoczyć z lewej strony, więc jest okej. Okay, bo to jest bezpieczna opcja. O, o. Muszę to... Okej, okay, dobra. Będę wiedział, będę wiedział, będę wiedział, będę wiedział, będę wiedział, ale doszedłem do końcówki 8-3, więc jest okej. Wszystko jest okej. Wszystko jest w porządku. Teraz tylko egzekucja. I to bynajmniej nie moja. Ani nie żadna zagranampy. Po prostu
Wykonanie ruchów. Czyli największy problem zawsze, hej? Nie kłamałem, mówiąc, że egzekucja jest największym problemem. W noże? Nie. Mogę iść górą, jest bezpiecznie. To mam wrażenie, że to mnie powinno zabić. Ale dobra, niech im będzie. Nie będę narzekał. Marian, ostateczny hydraulik. Mario, Mario, mój ulubiony protagonista. To chyba jest oficjalnie potwierdzone, że to jest Mario, Mario i Luigi Mario, right? Czy już mi się w tej chwili bardzo mocno w głowie jebie? Pytanie. God damn it! To nie daje życia. A teraz tylko tego skoku nie skopać. Nice. Właśnie mi się kojarzy, że to gdzieś tam było tak przynajmniej na pół oficjalnie potwierdzane, ale głowy bym sobie za to uciąć nie dał w tej chwili. Lajki to spierdalaj. Proszę. Proszę. Nalegam. No czemu? O Boże, jeszcze nie trafiłem. Dobra. Ja go przeskoczę. Clueless. Czy to mnie bardziej uratowało, czy prawie mnie ujebało? Tak się zastanawiam. Hop, hop. Ba. Zawsze próbuję do nich podchodzić tak, że jestem na bardzo blisko i w ten sposób sobie z nim jadę. I jeżeli nie zrobię tego za pierwszym razem, że tak to wiemy, czyli wiecie, tak z rozpędu czy coś. Kurwa, teraz jak sobie z nim radzić? No tak, może, po prostu. Najprostsze metody są czasem najlepsze. Czekaj, właśnie, tutaj było to skorzystaństwo. Uratowane. To za to nie jest uratowane. Czułem, że albo go przeskoczę, albo umrę. Ale nie kłamałem, nie przeskoczyłem go, więc umarłem. Osiem czy bez grzyba jest absolutnie okropne. Zresztą ogólnie etapy, w których jest dużo hammerbrosów, są okropne generalnie w Marianach. Lmao. Lmao. Chodź tu. To było nie w moim stylu, to było za dobre. To było za dobre, żeby to było w moim stylu. Obudziła się we mnie ta jedna szara komórka, która mówi, że jestem dobrym graczem w platformówki. Podkreślam dobrym, nie najlepszym. Przynajmniej właśnie 2-1 nowy grzyb, o tyle dobrze. Hop.
Więc jeżeli niczego nie skopiemy, to mamy gwarantowane 8-3 z grzybem. Jedno podejście oczywiście, żeby nie było. Ale zawsze coś. W ogóle nie wiem, mam teraz z Wonderem taki mech, że ograłbym go sobie, ale jednocześnie nie ma wola, żebym wydał 250 zł za taką standardową marionową platformówkę. No to kurwa było. Shinji? Shinji? Czym był ten skok? Nie mogłeś tego zrobić, tak? Ostatni razem? Hej, witajcie, tu Shinji, gramy w Kaizo Mario World. Znasz co? Dobra, full speedrun. Mam wyjebane. To jest full speedrun. Nie patrzę na nic. To jest full speedrun. Powiedziałem coś. Kurwa. To nie było kaszlnięcie ani kichnięcie. Persona wychodząca za dwa dni. Tak mi przykro. Tak, Tika. Albo raczej ta persona, która nieoficjalnie nie miała już swojej premiery, bo leaky. XDD. No i to zabawne, biorąc pod uwagę, że taktyka ma de novo. Więc teoretycznie nie mogła zostać skakowana i tak dalej, a Atlus stwierdził, że sam ją po prostu wyda wcześniej. Nie no, Reload wychodzi w przyszłym roku, mówimy o taktice. To dzisiaj nie ma de novo. Trochę tytułów się znajdzie. Zwłaszcza indy. Nie wytrzymam ze sobą. Guys. Full speed of nothing. Ogrywana dzisiaj Gani ma de novo. Jest to prawda. Wyciekł cały soundtrack do Jako z 8, bo debil stawili w plikach. Nice. Znaczy ja jestem z tych ludzi, którzy za bardzo polegają na tym, jak soundtrack działa w kontekście. Więc nawet jeżeli takich tutaj by wyciek z dema, to jest takie dla mnie. Whatever. Ma szansę, że jakiś spoiler zobaczę. Ja w sumie nie wiem. Boję się, że taktika będzie. Boję się trochę, że taktika skończy jak Persona Q1? Reload. What? Reload. Why? What? Excuse me? Potrzebuję. Azwia. Kurwa. Taktika wyszła cała jako gra. A ty mi o jakichś zwiastunach mówisz, typie! Hello, my name is Tate and I'm masturbator. To był taki bait, że aż się wyjebałem w przepaść, holy fuck. Tate, jesteś się dumny? Jesteś teraz się dumny? Ty chuju. Ha 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 ha
Te jebane grzyby holifak. Myśleliście, że Kaido pierwszy dobiło niewidzialne blotki? Oh, silly you. Bang, bang, bang. Co ja kurwa robię? Co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Bagan, zmieszczę się, okej, okay, zmieściłem się, wszystko jest okej, okay, wszystko jest w Dajsojo. To co, Żyćku? Może tym razem się uda? Muszę skoczyć. Zacząć się rozbijać, jak będzie 5. Żartowałem. Muszę zacząć rozbijać, jak będzie 4. Kiedyś się nauczę. A propos sousów. Mam niedobór sousów, pomimo tego, że regularnie gram z Civiciem. Sousy czy? Znaczy regularnie to może mocne słowo, ale nie jest to rzadkie zjawisko ostatniej czasy. O, to kiedy 100% jedynkę? Chyba jestem na dobrej drodze, żeby upaść aż do tego stopnia. Nie jest nasz Sheldoning w koopie. Wiesz, że się prosisz o wspomnienie o pewnej czynności, którą bardzo dobrze wykonywałeś? Ludzie już kolejują, kto będzie ostatnim bossem, doskonale. Ja nie chcę nic mówić, ale jestem niemalże pewien, że to ty w pewnym momencie sam śmieszkowałeś, że chujowo tankujesz. O Boże. To był najbardziej wyjebany w kosmos Mario, jaki od dawna widziałem. Jeżeli ktoś go w Doty, to pewnie właśnie miał flashbacki. O ja pierdolę, nie zrobiłem skoku. Ja chyba biorę co 2 KZ-3. Jeżeli nie chcesz tego robić na streamach, albo nie przeszkadza ci moja losowa obecność bądź nie, to mogę spokojnie robić w koopie. Au! To jest nie tak z tymi skokami. And I want to fucking die! Prawdopodobnie ja kiedyś. Nie wiem, przestały mi wychodzić najprostsze rzeczy. Trzeba sklipować? Cytując klasyka. Zróbcie sam! Co, rąk nie masz, tylko czekasz na gotowe? Wiedziałem. Wiedziałem, że coś tak skończy. To się o dziwo dobrze skończyło. Okej, okay, zobaczycie, tym razem dostanę Żyćku. Na 4. Mówiłem. Nie ma najlepszej badmanki do robienia shotów. A Sylwia? Zróbmy w koło piecka, pozwolić, że wezmę ten jeden wieździec za statika. I mean... Słuchaj, jeżeli chciałeś przez to powiedzieć, że nie zrobimy w koło pią, to spoko, rozumiem. Aż nie wiem w końcu, czy oni nie zmieniali koopa w Soulsach tak, że na hasło możesz się praktycznie dowolnie przywoływać. W DS2 też. Ale to musiałbym pogrzebać. Bo mam wrażenie, że kiedyś zmieniali tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że nie. Właśnie ja nie jestem pewien teraz.
To nie powinno się udać, by the way. To się za to udało wyjątkowo dobrze. Ach, jestem na dobrej pozycji póki co. Ach. Au! Głupie pytanie. Powiem, że tu jest grzyb. O właśnie. Tego mi brakowało wcześniej. O! Że mogę się tak rozpędzić. Jezu! Ach! Zapomniałem o tym kompletnie, bo wiedziałem, że gdzieś jest to cholerstwo do rozpędzenia się. Tylko nie pamiętałem gdzie. Idę sprawdzić, jak wygląda 8-4, bo to może być labirynt. A jeżeli to jest labirynt, to nie mam zamiaru w nim błądzić ani chwili dłużej niż szybko konieczne. To może być lekki labirynt. O Boże. To mi się nie podoba. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że ten skok był konieczny. Aż ta jebana kulka wyskoczy, dziękuję. Muszę większy rozpęd wziąć, ja pierdolę. Ale to już chujowe. Ach. Czyli tak, to trzeba z rozpędu wziąć. O ty kurwo jebana. Ja pierdolę. Jezu. Kocham Los Neves. Najlepsze kawy, jaką w życiu grałem. Znam tylko jedną grę, która jest mnie uczciwa i nazywa się Lords of the Fallen 2023. Holy shit. Jestem naczelnym hejterem Lordsów, ale to inna sprawa. Proszę się mną nie prze... O, ty kurwa. On spadnie i mnie zabije. Jep. No i nic sobie. I tak zaraz odzyskuję tego grzyba w 8-2, więc to niewielka różnica, I guess. Czemu nie przyszedłem po życie? Nie mam zielonego pojęcia. Oh well. A wiecie co jest jeszcze gorsze? 8-4 potem jest jeszcze gorsze niż do tej pory wyglądało. Ma jeden skok z typu tych, których absolutnie kurwa nie toleruje. Jak już zrobiłem ten skok, to powiem, że wychodzą mi dzisiaj zaskakująco dobrze, więc już do końca dnia więcej go nie zrobię. Osiem, trzy. Hop. 8-2 jest krót. Czemu się nie rozpędzi wystarczająco mocno? Lada di, lada da, lada chuja. Do dupy. O,
Wow! Naprawdę? Tak się chcemy bawić? Dobrze. Dobrze, dobrze, ja rozumiem. Cześć, Olga. Hello. Jestem ci raz uspokoi. Dobrych słów. Clueless. Możesz się proszę. Nie, dziękuję. To bardzo miłe z waszej strony, że mnie oszczędziliście. Mieściłem się. To też się zmieściłem. Wow. Tu się zmieszczę. Wow. Holy shit, jestem literalnym bogiem tej gry, nie licząc tego jednego Hamedo. O Boże, nie będę miał chyba. Chyba, że... Nice, udało się. Łatwo? Nie łatwo. 4. Na dzień dobry, bufer streamu. Jezu, zastanawiam się, czy to nie mój internet, choć nikt nie zgłaszał wcześniej problemu, więc chciałbym wierzyć, że nie, ale ja dzisiaj oglądałem jednego streama na tubach i tam absolutnie katastrofalnie mi się ciało. I zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę nie muszę tutaj startować albo coś na sen. Z drugiej strony, jeżeli nikt do tej pory nie narzeka, to chyba nie może być aż tak źle. YouTube miał dzisiaj co? A to wszystko wyjaśnia. A propos YouTube'a, zastanawiam się, co by się stało, gdybym streamował jednocześnie do tego, do Twitcha i do YouTube'a. Czy mielibyśmy jakichś nowych gości? Że gardło by wpadł, ale jest to opcja. A, dobra, na spokojnie, nie ma pośpiechu. Powiedziałem coś? A, kurde. Zjebałem. On jest poza ekranem. To najważniejsze. A gdzie to było? Tu jest monetka. Tu jest bloczek z grzybem. A? Tutaj. Muszę uważać trochę. Właśnie dlatego, bo potrzebuję wystarczająco miejsca, żeby się rozpędzić. Chyba to. Hop! Nice! Let's fucking go! Koleś mi trochę zrejestruje state'a na 8-4, żeby ten, żeby się go trochę poduczyć, ale wiem, że nie powinienem. Przechodzę tą ogę bez tej. Nie mogę się teraz poddać, tak? Ten fireball jest tak skurwy. Game Oversy pewnie ten bardzo wygra. Jeżeli chodzi. Znaczy, spodziewałem się, że będzie miał najwięcej statuetek ogólnie, plus najlepszą grę roku dostanie. Nie wydaje mi się, żeby miał na tyle silną konkurencję, żeby tam była mowa o czymkolwiek. Czy widzicie te zjebane firebole? Czy widzicie tego zjebanego grzyba? Dosłownie nie miałem jak go uniknąć. Sea of Stars, błagam, nie. Niech Sea of Stars nie wygrywa Indyka roku. Bo to będzie wmawiało ludziom, że to jest actually do BG. Dobra. A teraz uwaga, najzabawniejszy skok w historii ludzkości. Znaczy...
Mamy to, to się wchodziło tutaj? I tak, to się wchodziło. Ale sens chyba jest nie wleci. O Boże, nie podoba mi się to, co widzę. Dobra. Teraz uwaga. Fun and interactive gameplay. Jezu. Okej. Uwaga, uwaga. Jestem tu. Dobra. I teraz co tu jest? O jest! Widzę co tu jest i mi się to nie podoba. Tutaj jest grzybek śmierci i zagłady, niestety. Tak. Mam nadzieję, że ta meduza da mi się zabić. Jep, dała mi się zabić. Tutaj muszę skoczyć na tę platformę. Muszę skoczyć tu. O Boże. Dobra, mamy to. O Jezu. Drugi najlepszy skok w tym zamku. Nienawidzę swojego życia, holy fuck. Oczywiście, żeby nie było ta sofa na początek. Kurczę. Nie wyszło mi. Następny razem będzie lepiej. Zobaczycie. Następny razem na pewno nam się uda. Hop, hop, hop. Wiedziałem. Czy istnieje świat, kiedy robię ten skok, jak jestem dużym Mariem, tylko dlatego, że jestem dużym Mariem? To nie powinno tak działać, ale jednocześnie jestem w stanie absolutnie w to uwierzyć. Hop. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że robiłem ten skok, będąc małym Marianem już. Z drugiej strony, jak widzę tego typu rzeczy, to zaczyna... A ja pierdolę, co jest? Chyba ze mną jechać! Ej, te potaktyczną wyjebkę, be right back. Chcę, żebyście wiedzieli, że puściłem kontrolę i trzymałem tylko przycisku do autojumpa. Autojump jest lepszym graczem niż ja. Czuję się z tym okropnie. O, spokojnie. Pełna chillera utopia. Tym razem nie popełnię tego samego. Tym razem nie popełnię tego samego błędu. Powstrzymałem się. Powstrzymałem się, zanim umarłem. Wszystko.
Kwiatka nie potrzebuje. Oh no, he's fucking retarded. Autor miał przez to na myśli? Wytłumaczcie mi, co autor miał przez to na myśli? Edward. Oh no. Ktoś zaraz usłyszy moje Edwardy i zbanuje mi kanał na Twitchu. Oh no. A nie, czekaj, jestem mało poprawny politycznie, tak czy tak? Co właśnie zrobi? Muszę włączyć myślenie, bo Gani bez myślenia mi nie służy, ewidentnie. Kto by pomyślał, wiem. Znaczy, czasami pamięć mięśniowa pomaga. Jak kiedyś mogłem mieć cierpliwość na trudnego? Ja cierpliwości mam dużo. Tak długo jak ja mnie kompletnie nie bullshituję. Co by nie mówić o Ostrowersach, to w większości wypadków wiem, że to jest coś, co mogłem zrobić lepiej, czego mogłem uniknąć i tak dalej. Po prostu wciąż jestem człowiekiem, który większość RPG-ów, jak ja, przychodzi na najwyższym poziomie trudności. Aczkolwiek nie będę kłamał, że dużo bardziej wolę, kiedy są rozwiązywane inaczej niż cyferkowo. Cyferkowe poziomy trudności to najnudniejsze i najbardziej leniwe rozwiązanie, jakie istnieje. Odratowane. To potem skilla, by the way. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie umiem skakać. Że grzyb by mi wcale nie pomógł w 8-4 i podejrzewam, że łatwiej bym się od niego wyjebał przy tym pierwszym skoku, który jest na samym początku etapu, więc możliwe, żeby mi tylko przeszkodził po prostu. Jacku! Jacku! Wytłumacz mi, co ty kurwa robisz? Tam nie wiem. Sam chciałbym wiedzieć czasami, co ja robię. Amen. Nie odpuśćcie, jak gram dużym malem, to ten skok mi wychodzi regularnie. A jak gram małym, to nie. I zastanawiam się, gdzie jest problem. Taktyczny reset żyć. Poczekam, aż któregoś razu przypadkiem zaraz continue wcisnę retry. Zdarzyło mi się przynajmniej raz, by the way. Ale sim były wstępie natychmiastowym kończony. Ten skok jako mały Mario jest bardzo precyzyjny, zauważyłem, że trzeba się odbić właśnie z samej końcówki platformy, a jako duży Mario ma się jednak tą odrobinę zapasu. Jesus! Znowu nie zajęto tego skoku, prawda?
Dobra. Dobra, znowu taktyczną wyjebkę się zaliczy. Hop. A teraz wyobraźcie sobie, że ludzie przychodzi całe Lost Leversy na ten, na jednym posiedzeniu. Na jakichś swoich Pegasusach czy innych Nessach. Masz się ode mnie, dziękuję. Znam sposób, dla których Marian pierwszy przy jednym posiedzeniu jest sam sobie już dość trudny. A takie ostrzewelsy? No i duży Marian sobie to ja będzie ci bez problemu generalnie. Dziwna jest ta różnica. Gdzie mówię, zazwyczaj duży Marian ma jednak zauważalnie większe problemy. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest tak, że trzeba mieć dwie te same cyfry w monetkach i ostatnia cyfra czasu musi być taka sama jak te cyfry. I wtedy dostajemy żyćko. Wow. To jak ta zielona skorupa potrafi wybić, o Boże. To jak ta zielona skorupa potrafi wybić do góry jest przerażające czasem. Even further beyond. Cześć, jak fit. Witam. Osiem trzy nie jest trudne, Shinji. 8-3 nie jest trudne. Proszę, nie rób tak więcej. Czy chcę wiedzieć, co ja takiego zrobiłem? Chciałbym nie robić tak więcej, to na pewno. Czy to jest jeszcze do odratowania? Tak. Nawet jeżeli Lucky to chciał mi to bardzo mocno utrudnić. Oduczyłem się podstawowych umiejętności grania w grę. Najgorzej. Absolutnie najgorzej. Hop, hop, hop. Teraz na hop. Jedno. To nie powinno zadziałać. To już co zadziałało, to był tylko czysty przypadek. To co, jedno życie na cały zamek? Let's go! Nie potrzebuję przecież więcej, prawda? Rosyjstwo wypierdolić się na pierwszym możliwym skoku. Ja nie spodziewałem się absolutnie niczego innego w tej chwili. Dobra, nie jest aż tajeczna. Dobra. Ach. O-o. Mieściłem się o dziwo. Nice. A? To było łatwe. Teraz ten niefajny skok.
Znaczy nie, oni mówią, że jest niefajny, ale jednocześnie mi w miarę wychodzi, o dziwo. Więc nie do końca jestem pewien, o co tu chodzi. Dobra, teraz co tu było? Było to cholerstwo. Zastanawiam się, czy nie chcę tego kupy najpierw ściągnąć. Chyba tak zrobię. A? Czy to mi zaliczyło? O mój święty Boże, ty chyba żartujesz. Bo tutaj się zapętlamy, jakby się ktoś pytał. Czy to naprawdę mi zaliczyło ten wysoki skok, jakbym... The fuck? Czy ja naprawdę nie mogę tego kupy ściągnąć, żeby mi to zaliczyło? Jesus. Nie mam czasu, by the way. Mam bardzo mało czasu. To jest lepsze określenie. Szybka, taktyczna przerwa, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze mam zjebanego w zamku. Mam dużo do przebiegnięcia i mało czasu. I mam bozet. Aś. Ale było w miarę blisko. Ten Bowser to jest druga najgorsza rzeczka jest w tym zamku. Ale dobra, robimy progres, więc nie jest źle. Przy okazji widzę, że tamten skok się da zrobić na raz, w sensie, że nie trzeba czekać, Jesus. Fuck. Git good. No właśnie próbuję. Taki jest zamysł tego streama. Że próbuję git gutnąć i że w końcu się uda. Hop, hop, hop. Znowu mi nie wyjdzie, prawda? No popatrzcie, da się. Dobra, 9 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I na 2. Nie będę miał czasu. Jeszcze raz. Hop, one up. Może gdybym miał więcej czasu wtedy w tym zamku, to bym się aż tak nie śpieszył i może bym coś zrobił z tym Bowserem, ale tak to... Niekoniecznie byłem przygotowany na to, że on tam będzie. Tego, że Mario czy Beat Dance w 1.36 zrobię? No, mam Empire jako Beat Dance w 1.36. Mariana jeszcze nie przyszedłem. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Znaczy widziałem, że ludzie generalnie mówią, że jest start jako bitancu jest dużo bardziej podatny na RNG i możliwe, że jest to prawda. Mi się udało akurat w miarę szybko dorwać porządnych sojuszników, bo w momencie, kiedy Otomanie poszli na wojnę gdzieś tam w Anatolii, to ja miałem za sojuszników Węgry, Serbię i Albanię. Co wspólnie dawało nam o dziwo możliwość pobicia Otomanów wojskiem jako tako, a nie jakimiś celowymi strategiami. To było zaplanowane. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. I po tej pierwszej wojnie już zazwyczaj to jakoś idzie.
kurde. Dobra, czyli tak, tu jest grzyb, tu jest bloczek. O Boże, za szybko. O fuck. Za szybko skoczyłem z tego lewego. Powinienem jeszcze chwilę zaczekać, żeby to się ustatkowało. Ale ser, holy fuck. Zostałem kompletnie sterowany. Rany boskie. Najpierw to warto z najemnikami. Nie jestem wielkim fanem najemników. Mam wrażenie, że za bardzo człowiek się zapędza w długi. Nie lubię grać się na długi w Europie. Jak mogę, to unikam zadłużenia. A strategii z najemnikami zazwyczaj sprowadzają się do tego, że mamy setki. Czemu to nie skoczyło? Że mamy setki pożyczek. Czemu nie wziąłem grzyba? Halo? To nie jest mój dzień. Wiem, że niby już byłem pod koniec 8-4, ale to nie jest mój dzień. Ogólnie, jeżeli chodzi o 1.36 póki co, to chyba najlepiej mi się grało Persją. W sensie z tych krajów, które zostały zmienione w 1.36, żeby nie było. God damn it. I się nie wyrabia. Mamy lukami dosłownie zabiję tyle, żeby wbić Achika za to. Za tuszcjanizm. Tak. Jestem teraz właśnie w trakcie jednego rana, w którym chciałbym też wbić te Achiki, które są. Czekałem na hotfixa, bo z tego co słyszałem, to nie dało się bić trofek jako właśnie zaratusztyniańska apersja. Ktoś skopali w drzewku misji. Może z nimi za U4. Ja się nie nadaję. Jezu. Nie wytrzymię zaraz. Może tak będzie lepiej. Nie nadaje się do streamowania Europki, szczerze mówiąc. Mój styl gry jest taki bardzo mocno wyłącz myślenie, odpal grę na piątce i tyle. W dodatku jedna kampania, gdybym miały tak streamować jako tako, czyli też pewnie mówić o rzeczach i tak dalej, robić wszystko ładnie, to potrwałaby zdecydowanie za długo. Na litość kurwa boską. Świetnie się nadaje, ale mówisz to z perspektywy osoby, która robi Europkę. Chcę też patrzeć się z perspektywy ludzi, którzy mogą być nieobyci z serią. Jezus, to nie było takie trudne. To już tak w sumie jak o tym myślę. Jakieś takie streamy zrobienia jakichś losowych haczyków może by się nadały. Zmotywowałbym się do robienia niektórych haczyków. Bo jest sporo takich, gdzie patrzę na nazwę kraju. Op, nie chce mi się. Większość tych nieeuropejskich. Albo inaczej, większość tych prymitywnych krajów. O. Prymitywnych w sensie tych, które potrzebują feudalizm w ogóle, żeby funkcjonować. Czy wzgórza? Nie dałbym rady. Większość z tych trudnych rzeczy bym nie dał rady, bym powiedział. What the fuck, ja? Aim before, o, The Mountains nie jest takie trudne, pewnie nie jest jak się ma dokładnie opracowaną strategię i wie się co trzeba robić. Ja bym nie potrafił tego przestrzegać. Ludzie dość często robią
podbój Indii Mogołami do 1550, gdzie ja, zaczynając jako Timur, nie jestem w stanie tego zabić. A tam przypominam, że trzeba zacząć jako któryś z Asali. Malutko wysepko w okolicach Japonii, to prawda. O, panie, czym to było? Dał to mnie na myśli, robiąc to, co właśnie ja zrobiłem. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że ostatnio w Europie się porobiło bardzo dużo jakichś acików typu... Nawet jeżeli nie podbij świat, to efektywnie podbij świat. Albo coś tego pokroju. Nie wiem, aczyki typu produkuj najwięcej porcelany jako Saksonia wymagają raczej od gracza, żeby bardzo mocno zdominował Chiny, co jako kraj europejski się wiąże z tym, że albo się bawi w kolonializm, co krajem śródlądowym niemieckim może być trudne, albo że się podbija wszystko do Chin, co jest połową podboju świata prawie, że. Żeby nie było, to nie jest tak, że jakoś bardzo tego nie lubię, ale to jest po prostu bardzo czasochłonne. Czy mogę tu po prostu wskoczyć, proszę? Dziękuję. Teraz nic nie skopać i będzie ok. Ostatnie życie. Nie potrzebujemy więcej niż jednego życia, żeby wypierdolić się w lawę i umrzeć. Znasz co? Patrzcie mi tam to cholerstwo. To jest... A? Tak, myślałem. Cześć, tej. Ja raczej nie przepadam aż tak za modami do dorobki, tak gra ma dla mnie na tyle dużo do zaoferowania bez modów, że nie lubię jej modować. Może kiedyś mi się już kompletnie wszystko znudzi i nie będzie mi się chciał absolutnie niczym gać, a będę chciał pograć w dorobkę, to wtedy się poprawi mody, a tak to... O Boże. Ty chyba tutaj ze mnie żartujesz teraz? Nie mytę. Czemu to pytanie wyszło, jak byłem przy róży? Weź się oszkany. Psychologist sitting, kinda. Sorta, maybe. Po tym continue daję sobie jeszcze jedno i będziemy kończyć chyba. Zrobię sobie state na 8-1, żeby nie było. Jeżeli przejdę 8-4 w ciągu tego continue, to spróbuję zrobić jeszcze coś dalej, ale to tylko jeżeli przejdę 8-4. A 6, 7, 8, 9, 10, 11. Za szybko. Za szybko skoczyłem. Muszę bardziej na czwórce niż na piątce. Ale ciężko mierzyć, bo jeżeli wystartujemy na czwórce, to możliwe, że skończymy na zerze. Więc to jest taki między 5 a 4 bardziej niż taka czysta goła czwórka. Co jest ze mną nie tak? Ostatni continue. Mówię wam, to będzie to continue.
Rock on Tinio, w którym wypowiadałem się na każdy najgłupszy możliwy sposób. Jak jeszcze nie widzieliście. Wow, to nie powinno się udać, a się udało. Dobra, szybko. 11. Hop, żyćko. Okej. Okay. 8-1 zrobiłem tak dobrze, jak się dało. Chyba nie stracię grzyba, dostałem one-upa. Czyli wszystkie takie podstawowe cele wypełnione. Teraz 8-2 się nie wyjebać. Tutaj sobie zaczekam, żeby się nie odbił. Odbijająca się muszla potrafi bardzo łatwo gacza udopić. Nie, zapomniałem o tym. XD. Dokładnie o tym samym pomyślałem, Sebastianie. Speedrunnerzy w Mariana używają wall jumpów, żeby przyspieszyć grę. Ja używam wall jumpów, żeby nie umierać. Nie jesteśmy za sami. Jakoś tak to szło. W sumie. Przecież ja mogę po prostu tak skakać. Jesus. Czemu ja to wcześniej wpadłem? Przecież to jest bardziej oczywiste nawet. Czemu ja wpadłem na to dopiero teraz? Hop, hop. Hop. Nie podoba mi się to. Jeszcze mam 22, holy fuck. Jezu Chryste, to jest nielegalne, guys. Ktoś musi mnie powstrzymać i zrobić to ten zamek. Ja nie chcę nic mówić, ale mam tutaj 5 żyć. To się jeszcze nie zdarzyło dzisiaj. I zrobiłem ten skok, że... What the fuck? Potrzebuję wiedzieć, gdzie jestem. Gdzie jest Firebird? Potrzebuję wiedzieć, gdzie jest Firebird. Okej, nie potrzebuję wiedzieć, gdzie jest Firebird. Dobra, na spokojnie. Nie ma pośpiechu. A, tu jest wodna część. To cholestwo. Wiecie co, kolić mnie coś? Spróbuję. Żeby nie było, ja wiedziałem, że ten grzyb tu jest, tylko nie jestem pewien, czy on mi... Ja pierdolę, jestem idiotą, żeby nie rzec wręcz imbecylem. Holy fuck. To za kompletny przyklast, ja pierdolę. Każdy ma ten skok jest do zrobienia z grzybem. Więc zastanawiam się, czego nie próbować się w ten sposób robić, żeby mieć grzyba na dalszą część tapu. O, nie podałem się to, co widać. Jest okej. Okay.
Powiem tak, jeżeli chociaż raz się wyjebie tutaj przez to, że mam grzyba, to nie będę już próbował go zgarniać, ale na razie. Say no more. To nie było zaplanowane, żeby nie było. Okej, okay, ja tego dzisiaj nie zrobię. Nie ma. Nie ma szans. To jest... To koniec. To jest już... To już jest niewykonalne. Niech ten fireball skoczy, plus. Ach. Zaczekam chwilę na tego czerwonego kupę. Hop, hop. Jak już mówiłem, nie próbuję więcej z grzybem. O Boże, to było niebezpieczne. A teraz wyobraźcie sobie, że to mogła być czerwona pirania. Czyli ta, która wychodzi nawet jak jesteśmy w pobliżu. Absolutnie nie byłbym w stanie uwierzyć, by to zrobili. Chyba. Ach. Czyli tak, tu nie możemy jego strącić, bo to nas już zaliczy jako górę. A, tylko w takim razie muszę zaczekać trochę. To będzie dobry skok. A? To mi zaj... Gdzie mi to zaliczyło jako ten? Jako to, że poszedłem górą? Czy to przez ten skok tutaj? Nie, nie może być. Right? To chyba... To chyba był ten skok? Nie wiem. Nie wiem, gdzie mi to zaliczyło jako ten... Jako pójście górą. Jak jeszcze raz tam dojdę, to zerknę na mapkę, co ona mi o tym sugeruje. Dobrze, skocz fireball. A. Okej, okay, na dziś to koniec. Yes. Czuję się oszukany. Trochę sam tą górę dołem. I nie mam żadnego pojęcia, czemu tak to wyszło. W każdym razie, na dziś to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście. Steam zastępczy. I o to normalnie SNT powinno być, chyba że jakoś kompletnie mnie coś rozłoży, rozwali. Mam nadzieję, że nie. Biorąc pod uwagę, że mam weekendowe plany. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!